W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie 5 grudnia w ten niedzielny poranek, gdzie chcemy, albo już zapaliliśmy na naszych świecznikach adwentowych drugą świecę. Te świece wskazują nam naszą drogę, którą chcemy razem z naszym Zbawicielem przeżywać. Chcemy wsłuchiwać się w Słowo, które ma nas prowadzić nie tylko dzisiaj, ale także każdego dnia. Drodzy, pozwólcie, że dzisiaj wszystkie hasła, nie tylko dnia dzisiejszego, ale także hasło tygodnia, a także fragment dzisiejszego tekstu kazalnego, niechaj będzie naszą myślą przewodnią w tą drugą niedzielę Adwentu. Hasło tygodnia, które chce wprowadzić nas w ten dzisiejszy niedzielny adwentowy nastrój, a także chce nas prowadzić przez cały tydzień, zapisane jest w Ewangelii Łukasza, który w 21 rozdziale, 28 wierszu tak pisze: wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Drodzy, często jest tak, że na drodze, którą idziemy, spotykają nas różne doświadczenia. Doświadczenia te, które wywołują na naszej twarzy uśmiech, radość, ale często zdarza się nam tak, że te doświadczenia są problemami, które przygniatają nas do ziemi, które za każdym razem wskazują, że jest źle. I wtedy możemy zauważyć, że osoby, które tą drogą podążają, mają spuszczone głowy, mają przygarbione ramiona, tulą się w sobie. To właśnie jest oznaka tego, że mimo że na zewnątrz mamy uśmiechniętą twarz, to na tej drodze coś w nas powoduje to, że jesteśmy zmuszeni do takiej, a nie innej postawy. I na takiej drodze każdej i każdego z nas spotyka nas Ten, na którego oczekujemy. W Adwencie mówimy: Pan idzie. Idzie i spotyka nas na naszej drodze. I dzisiaj chcę, abyśmy posłuchali Jego słowa. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Jeśli usłuchamy tego głosu, jeśli będziemy się w Niego wpatrywać, w Tego, który jak sam mówi o sobie: ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, to wtedy nasza droga może być zupełnie inna. To wtedy nasze zawołanie, tak jak wołał to prorok starotestamentowy, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, stanie się wołaniem naszym, które nie zostanie bez odpowiedzi. Wtedy Pan Adwentu stanie na naszej drodze, abyśmy mogli
wyprostować się, abyśmy mogli unieść nasze głowy, bo wtedy otrzymamy najwspanialszy dar, dar zbawienia. Adwent to czas, w którym zbliżamy się i przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale także przygotowujemy się na powtórne przyjście naszego Zbawcy. Na naszej drodze staje dzisiaj On ze swoim Słowem i chce, abyśmy Mu powierzyli nasze życie, abyśmy Mu powierzyli naszą drogę, bo to jest najlepsza droga, po której możemy iść. To jest droga prawdy. To jest droga żywota. To jest droga, na której dobrze o tym wiemy, mimo że będziemy się potykać. On zawsze będzie z nami i zawsze będzie nas podnosił. A nasze wołanie o pomoc nigdy nie będzie wołaniem w pustkę. Chcielibym Mu dzisiaj zawierzyć nasze życie, nasz czas i naszą drogę. Boże Wszechmocny, Tobie dziękujemy za tą kolejną niedzielę, którą nas obdarzasz. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które nas dzisiaj chce prowadzić. Boże Wszechmogący, a przede wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest, a może będzie na czyjejś drodze dzisiaj, aby powiedzieć to, że On jest najlepszym drogowskazem, że On jest najlepszą drogą, która wiedzie do żywota. Boże Wszechmogący, prosimy Cię o to, aby Twoje Słowo otwierało nasze serca, abyś mógł do nas wstąpić, być naszym Panem, być naszym Zbawicielem. Boże Wszechmogący, Tobie oddajemy się dzisiaj w opiekę. Oddajemy każdą i każdego z nas, wszystkich tych, którzy cierpią, którzy źle się mają, którzy chodzą przygnębieni, których życie dociska. Boże, prosimy Cię, abyś Ty wlał przez to Słowo nadzieję, miłość, a przede wszystkim zaufanie do Tego, który jest najlepszym drogowskazem, który jest najlepszą drogą. Boże Wszechmogący, bądź z nami i racz nam błogosławić ten dzisiejszy dzień, drugiej niedzieli Adwentu. Amen. Niech Wam błogosławi Pan i niech Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i da Wam swój pokój. Amen.